Co najmniej 4 650 000 zł chciało miasto i Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa od potencjalnego nabywcy nieruchomości przy ulicy Sejneńskiej 13. Położenie tej nieruchomości, a właściwie tych, bo to aż 4 działki, jest dość atrakcyjne. Budynek jednak ani do ładnych, ani do funkcjonalnych nie należy, więc zainteresowanie potencjalnych nabywców okazało się żadne. I nawet wynikająca z treści ogłoszenia opcja wyburzenia gmachu mieszczącego niegdyś oddział NBP czy biuro paszportowe, a potem nawet część ratusza, nie okazała się za te ponad 4 600 000 kusząca. Wszak wyburzenie to też kosztowna operacja, a grunt również nie najtańszy, bo 1766 zł za metr to spore oczekiwanie. Szczególnie, że niewiele dalej znajduje się inna nieruchomość, również zabudowana, ale o kilkakrotnie większej powierzchni. Za każdy metr trzeba by tu zapłacić niespełna 450 zł. Nie udało się nam dzisiaj ustalić, czy aktualni właściciele komunalno-spółdzielczego kompleksu działek planują zmniejszenie finansowego apetytu i powtórnie po korektach wystawią nieruchomość na sprzedaż.